Finałowy mecz wspominamy tak samo jak wszystkie pozostałe. Tu na tych zawodach nie było żadnego łatwego meczu. Zaczęliśmy od dwóch zwycięstw z drużynami z Polski po 1-0, także można sobie wyobrazić, jakie to były emocje. Strzeliliśmy jedną bramkę, która dała nam zwycięstwa, także było naprawdę bardzo, bardzo trudno. Bardzo chłopaki bardzo dobrze grali. Trzeci mecz przyszedł z Węgrami, wygraliśmy 7-0, także tu no już nasze apetyty były troszeczkę większe, już zaczęliśmy myśleć powoli o medalach, ale to spokojnie, spokojnie. I drugiego dnia zagraliśmy dwa mecze z drużynami właśnie z Litwy i z Łotwy. No i bardzo dobrze się widziałem na tej bramce, ale jest pełen niedosyt, bo wpuściłem jedną bramkę i... Ale i tak jest. Ale jest treberko i się cieszę, naprawdę z każdego meczu się cieszyłem. Jestem szczęśliwy. Nie spodziewałem się, że zajmiemy drugie miejsce. Mi się grało dobrze. Byłem sam na obronie. Chłopaki byli wsadzeni, a ja sam na obronie. Pierwszy mecz wygraliśmy 1-0 i wiedzieliśmy, że już mamy zapewnione srebro. Walczyliśmy o złoto z drużyną z Łotwy. No niestety ta drużyna okazała się troszeczkę od nas lepsza. Zabrakło nam, tak jak w poprzednich meczach, zabrakło nam też troszeczkę szczęścia. Tak jak tutaj bramkarz wspominał, wpadła bramka dosyć przypadkowo z autu. Po ostatnim gwizdku sędziego, no myślałem, że chłopacy się załamią, no bo jednak walczyliśmy o złoto. Ale nie, chłopacy z uśmiechem na twarzach podeszli do drużyny z Łotwy. Podali im ręce, tak jak mamy w zwyczaju po każdym meczu. Tego się wspólnie uczymy na treningach, że ważny jest wynik sportowy, ale nie tylko. Ważna jest też nasza postawa na boisku. Czyli tu musi być postawa godna sportowca. Tu nie ma brzydkich słów, tu nie ma fauli, tu nie ma kłótni z sędzią. Tu musi być wszystko fair play. I tak samo było po tym meczu właśnie z Łotwą, gdy podeszliśmy, poklepaliśmy drużynę z Łotwy po plecach. W końcu wygrali, okazali się od nas lepsi. Oni się cieszyli. Kto wygra mecz? Chojnice! Ku zdziwieniu wszystkich chyba my również w kółeczku zatańczyliśmy. Kto wygra mecz? Chojnice! Pośpiewaliśmy, jak to mamy w zwyczaju po zwycięskich meczach, bo dla nas, mimo przegranej, ten turniej, podsumowując cały, był również zwycięstwem, bo drugie miejsce w międzynarodowej obsadzie, a przypomnę, było 30 zespołów z 10 krajów, także to naprawdę jest wielki sukces niewielkich Chojnic, które reprezentowały i Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnicach i reprezentowali chłopacy siebie i Pomorze, i Chojnice, także my jesteśmy naprawdę zadowoleni. Pojechaliśmy do Torunia na otwarcie, poszliśmy na Starówkę oglądać sobie miasto. No, widzieliśmy ciekawe też zabytki. Wieczorem sobie oglądaliśmy film 01 do przerwy. Atmosfera była super. Emocje na drugi dzień, od tego się nie chciało właśnie spać. Przed pierwszym meczem miałem małą tremę, bo nie wiedziałem, jak zagram na bramce. Po tym pierwszym meczu wiedziałem, że będzie dobrze. No i trema odeszła. Pierwszego dnia pojechaliśmy się bawić. Na początku byliśmy w Fordzie, tam była walka rycerska, tak? Wpierw były pasowanie na rycerzy, te różne. Jak ten mecz 7-0 z Węgrami wygraliśmy, to aż mi kamień z serca spadł, jak to mówią. No, gdyby ten remis z Łotwą był, to pierwsze miejsce by było. Ale ze srebra też się cieszę. Nawet w domu mnie uściskali z tej radości. Teraz chłopakom i mi należą się na pewno urlopy. Na pewno sobie z 2-3 miesiące od piłki odpoczniemy, musimy kontuzję wyleczyć, chociaż takich nikt nie zgłasza, ale musimy na pewno wyzdrowieć, nabrać siły. Myślę, że jesienią wznowimy treningi ponownie, jesień, zima spędzimy na hali, wiosną wyjdziemy już na dwór i będziemy przygotować się do przyszłego roku, bo widzę po chłopakach, że to srebro ich cieszy, ale oni cały czas myślą o tym złocie i tak długo będzie drużyna istniała i tak długo będziemy walczyć, aż przywieziemy złoto z tamtego turnieju i wejdziemy na najwyższe stopień podium. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i cieszę się z waszej wygranej. Cieszę się bardzo.